Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Czwartek, 26 listopada, kolejna pobudka z Krypto Ekipą. Słuchajcie, dzieje się dużo. Myślę, że każdy widzi, co się dzieje, także krew się leje. Mamy to, na co tak naprawdę czekaliśmy. I bardzo cieszy mnie reakcja na naszych grupach, bo to pokazuje, że moja praca i to, co staram Wam się przekazać od wielu, wielu miesięcy, między innymi w pobudkach, nie idzie na marne. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co się dzieje, porozmawiamy sobie o strategii, porozmawiamy sobie o błędach i porozmawiamy sobie o naszych projektach. Już dzielę się z Wami pulpitem i pokazuję, co mi się udało dzisiaj przygotować. Standardowo zapraszam wszystkich, grupa Edukacja, tu dostajecie najwięcej, tu są konkursy, tu jest wsparcie. Już mamy prawie 1500 osób, także lecimy tutaj to the moon. Jeżeli Was nie ma na tej grupie, to oczywiście standardowo zapraszam. Tak jak można zauważyć, jest czerwono, krew się leje i tak naprawdę mamy wszystkie praktycznie projekty na minusie. Oczywiście po spadku ceny Bitcoina, dzisiejszy poziom to jest 16 800, Bitcoin spadł prawie 12% w ciągu 24 godzin, a więc jak ktoś nie sprawdzał kursów na portfelu przez ostatnią dobę i teraz odpalił portfel, to widzi dość mocny minus, dlatego że altcoiny oczywiście standardowo zareagowały jeszcze mocniej, bo jeżeli popatrzymy sobie na te ostatnie 24 godziny, no to większość projektów straciła między 25% a średnio 10-15%, tak mniej więcej to wygląda. No i teraz, słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam trochę powiedzieć o tym, co mówimy od wielu miesięcy, bo tak jak mówię, cieszy mnie bardzo Wasza reakcja na grupach, dlatego że widać, że wiele osób w końcu zaczęło na tym rynku myśleć. Pamiętajcie, że jesteśmy na wojnie. Giełda to jest wojna, rynek to jest wojna i każdy tutaj toczy swoją prywatną bitwę. Jeżeli ty dzisiaj nie nauczysz się rozgrywać pozycji na tej wojnie pod siebie, no to niestety nie będziesz odnosił sukcesów na tym rynku. Wiele osób oczywiście było skupionych na nowym ATH na Bitcoinie, wiele osób patrzyło na to the moon, czyli na ten ride Bitcoina tutaj właśnie na te 20 tysięcy, natomiast rynek złapał moim zdaniem zdrowy oddech. Oddech, do którego my byliśmy przygotowani, dlatego że tak jak Wam mówiłem, najważniejsze to jest to, żeby umieć cashować swoje pozycje. I teraz to, co dzisiaj napisałem na grupie, ktoś tam mnie pytał, co dalej się będzie działo. Pamiętajcie, prosta zasada to jest nigdy nie szukaj szczytów i nigdy nie szukaj dołków. Dzisiaj najważniejsze jest, żebyś umiał robić poziomy. I tutaj, nie wiem, podaję przykład ostatnich pozycji, które ja kupowałem. Kupowaliśmy Trawale, gdzieś tam ona była w okolicach pół dolara. Wczoraj, tak jak Wam podawałem, ja się wykeszowałem z Trawali. Dwa dni temu wykeszowałem się z Sandu i z kilku innych pozycji. Dlaczego? Nie dlatego, że nie widziałem potencjału do wzrostu. Nie dlatego, że uważałem, że to nie pójdzie w górę. Ale dlatego, że mam zapisane w notesie, jakie poziomy zysku mnie interesują. Trawala zrobiła 80%, więc ją wykeszowałem. Sam zrobił ponad 100%, więc go wykeszowałem. Więc dzisiaj najważniejsze, żebyś ty, jeszcze raz powtarzam, będę to powtarzał tak jak pacierz, tak jak w przedszkolu dzieci powtarzają wierszyki, ty masz mieć ustalone swoje poziomy. Ty masz nie patrzeć na rynek, tylko masz umieć realizować zyski na swoich pozycjach. Dlatego bardzo cieszy mnie to, że wiele osób dzisiaj nauczyło się działać na stablecoinach, że wiele osób skeszowało swoje pozycje i dzisiaj jest ten pierwszy większy spadek, kiedy możemy częściowo, oczywiście pamiętajcie, że częściowo, bo nie wiadomo, czy to nie jest początek, czy tu nie będzie jeszcze niżej wszystko lecieć, więc ja dzisiaj 25% swojego tetera, a więc tego, co zrealizowałem na zyskach, wprowadzam na rynek. Ostatnie dwa miesiące to były dwie bardzo duże lekcje, na które niektórzy musieli czekać kilka lat, a jeżeli ty jesteś aktywny na rynku, to miałeś szansę odebrać to w ciągu dwóch miesięcy. To, co się stało na DeFi, a więc potężne wzrosty i spadek, i teraz mieliśmy to samo, potężny wzrost na Bitcoinie, duży wzrost na altcoinach i znowu mamy zdrową korektę. Jeszcze raz powtarzam, cierpliwość, konsekwencja, systematyczność. To są te rzeczy, które będą powodować to, że będziesz budował swój portfel i że Twoje pozycje będą się powiększać. Także słuchajcie, pamiętajcie, najważniejsza jest własna strategia i najważniejsze jest, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, ja to powtarzam jak mantrę, jeżeli jeszcze nie ustaliłeś swoich poziomów dla swoich projektów, to dzisiaj weź notes, wpisz sobie ceny, jeżeli masz
tutaj tetera, bo to jest też najważniejsze. Pamiętajcie to, co powtarzam również, jeżeli zaczyna się lanie krwi, jeżeli zaczynają się spadki 10, 20, 30, 40%, to ty masz mieć przygotowane stablecoiny po to, żeby wejść w rynek. I dzisiaj jest właśnie taki dzień, że część z tych stablecoinów można na rynek wypuścić, także cieszę się, że tą strategię gracie. To jest bardzo, bardzo ważne. Także jeszcze raz, jeżeli nie masz jeszcze ustalonych poziomów dla swoich projektów, weź notes, weź kartkę, zapisz to, bo to pomoże ci realizować zyski i to pomoże ci działać na tym rynku w sposób bardzo płynny i bardzo konsekwentny. Także bardzo cieszę się, że macie te stablecoiny, że dzisiaj będzie można podziałać. Ja wam zaraz pokażę, co będę oczywiście dzisiaj dokupował. Tak naprawdę większość projektów można dokupić, natomiast ja chcę się skupić na kilku projektach, których mam bardzo mało i oczywiście będę odkupował Sanda, będę odkupował Trawale, to na pewno, bo te pozycje wykasowałem praktycznie do zera, dlatego że one zrobiły fajny wzrost. Jeżeli chodzi o kilka innych projektów, to pokażę wam zaraz. Patrzę, czy jeszcze tutaj były jakieś pytania z ważniejszych rzeczy. Chyba nie. Dobra, na koniec jeszcze podsumowując tą strategię, pamiętajcie, twoja hossa jest wtedy, kiedy twój projekt robi procenty. I tu ma być amen. Jeżeli twój projekt robi 100, 200, 300, 400, 500%, to jest czas na realizowanie zysków i tak jak mówię, nie szukaj szczytów, nie szukaj dołków, działaj na tym rynku pośrodku, realizuj zyski i ucz się wychodzić do stablecoinów. I to tak naprawdę jest najważniejsze. Jeżeli popatrzymy sobie na Fear and Greed, no to tu jest oczywiście pięknie, mamy 93 poziom, a więc jeden z najwyższych poziomów. Wyższy był ostatnio tylko 94, a więc widać dalej, że ludzie są chciwi. Myślę, że jak dzisiaj zaczną się spadki i one potrwają powiedzmy do weekendu i być może w poniedziałek będzie odbicie, no to tutaj oczywiście zacznie to spadać, zaczniemy tutaj iść w kierunku strachu, dlatego że tak jak wiecie, psychika ludzka działa tak, że jak zaczynają się duże spadki, to ludzie zaczynają sprzedawać. Oczywiście jeżeli mamy początek spadków, to sprzedaż pozycji na takim etapie również nie jest niczym złym, no bo również w ten sposób zabezpieczasz swój kapitał, natomiast tak jak mówię, naucz się realizować te zyski poziomami. Także tu jest dobrze, tu jest zielono, jeżeli popatrzymy sobie na całą giełdę, no to tak jak widzicie, większość projektów jest tutaj na minusie, na pewno dobry czas, praktycznie dobry czas jest na wszystko. Algorand 0,29, tutaj pozycje wejścia były około 0,26, więc cały czas, jeżeli chodzi o ten projekt, jest dobre wejście. Trawala, tak jak mówiłem, Rune spada. Kto jeszcze w tym projekcie nie jest, kto w tym projekcie nie był, no to myślę, że to jest również dobry czas, żeby te pierwsze zakupy tutaj sobie poczynić. Także jeżeli gdzieś tam przegapiliście ten moment i baliście się wchodzić w okolicach tego $1, no to tutaj 0,7 jest dobry poziom. Pewnie marzeniem wielu osób jest, żeby spadło przynajmniej do 0,5, więc do $0,5. Zobaczymy, w którym kierunku oczywiście to wszystko pójdzie. Natomiast większość naszych altcoinów również pospadała, także tak naprawdę wiecie, co mamy w portfelu, to można sobie tutaj się skupić, żeby sobie te pozycje złapać. Pamiętajcie tylko, żeby nie wchodzić all in. Jeżeli masz 1000 teterów, podaję taki przykład, no to ja na przykład dzisiaj mam strategię, oczywiście jest to tylko moje prywatne zdanie, że wchodzę za 250, a więc wchodzę za 25% swojego kapitału, 25% swojego kapitału wrzucam na rynek. Zawsze trzeba być przygotowanym na większe spadki, pamiętajcie, nigdy nie wiadomo, gdzie jest dno, więc zawsze ten kapitał również trzeba dzielić i trzeba nauczyć się rozgrywać właśnie te stablecoiny. Jedziemy sobie po najważniejsze wydarzenia, oczywiście na Compareiku główny artykuł, Bitcoin traci prawie 8%, także inne kryptowaluty oddają zyski, także to jest to, o czym mówiliśmy. No i wiele osób tak naprawdę teraz zastanawia się, w którym kierunku to pójdzie. Jedni mówią, że jest to zdrowa korekta, że rynek łapie oddech i jest to przygotowanie właśnie po rajd na Bitcoinie, po nowe ATH, a więc tutaj po kwotę tą $20,000, a niektórzy już z kolei bardzo, bardzo gdzieś tam dół zahaczają i mówią, że marzą o tym, żeby Bitcoin poszedł do $10,000. Tak jak widzicie, czy pójdzie mocno w górę, czy pójdzie mocno w dół, to zawsze ktoś będzie zadowolony. Pamiętajcie też, że jeżeli ty jesteś na rynku nowym inwestorem, jeżeli twoje portfolio jest małe i kryptowalut masz mało, to spadki są dla ciebie. Spadki są po to, żebyś ty mógł w niskich cenach, na przecenie, tak jak to się nazywa, na czarnym piątku, dokupować swoje kryptowaluty. Bo wiele osób dzisiaj ma niewielkie portfolio, ma na przykład $1000 gdzieś tam w Bitcoinie i gdzieś tam płaczą, że są spadki. Natomiast takich osób jest na szczęście u nas coraz mniej. Widać tą świadomość, widać, że uczycie się dobrze realizować swoje zyski, dobrze zarządzać swoim portfelem,
celem, co mnie cieszy. Ja oczywiście jestem tego zdania, że jest to zdrowy oddech, jest to zdrowa korekta i myślę, że tutaj wszystko się ustabilizuje i będziemy mieli dalej systematyczny rajd. Myślę, że grudzień będzie bardzo ciekawy. Będziemy mieli tutaj dalej drogę ku ATH. Myślę, że alty również odreagują. Natomiast tak jak mówię, ja na spadki jestem przygotowany i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Bein Crypto, królowa jest zainteresowana technologią blockchain, a więc królowa Elżbieta II. Gdzieś tam czytało jakieś periodyki, Journal of the British Blockchain Association, że kryptowaluta blockchain jest dobra, także taka informacja bardziej społecznościowa, pokazująca, że również taka znana persona, osoba na takim stanowisku również interesuje się technologią blockchain. Tak jak wiecie, to zainteresowanie jest duże. Często mówimy o tym, gdzie Bitcoin był właśnie w roku 2017, a gdzie jest teraz. Często rozmawiamy o tym, jak zmienił się ten rynek, jak dzisiaj wszedł Bitcoin do mainstreamu i widać, że naprawdę ten rok 2020 i 2000, przede wszystkim moim zdaniem 2021, być może 2022, to jest czas, gdzie nie możemy dzisiaj rozmawiać o Bitcoinie, tak jak rozmawialiśmy w roku 2017, dlatego że tutaj przede wszystkim instytucje, firmy, giełdy, fundusze, to wszystko interesuje się Bitcoinem i te wszystkie rzeczy, te wszystkie spółki inwestują bardzo mocno w Bitcoina i część swojego portfolio dywersyfikują. Pamiętajcie, że liczba Bitcoinów jest ograniczona. Myślę, że większość o tym wie, ale to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego warto mieć Bitcoina i tak jak mówię, nie skupiajcie się za bardzo gdzieś tam mocno na cenie, ale starajcie się budować ten portfel systematycznie i długoterminowo i taką strategię ja zalecam, jeżeli chodzi o samego Bitcoina. Natomiast na altcoinach, tak jak mówię, rozgrywamy to pod wzrosty, rozgrywamy to pod wydarzenia. Bardzo ważne to jest to, żeby te wzrosty właśnie, które są na altcoinach, pomnażały wasze najmocniejsze pozycje. Niektórzy cashują się do stablecoinów, niektórzy cashują się do Bitcoina, niektórzy cashują się do Ethereum. Ja dzisiaj będę na pewno Ethera również dokupował, natomiast ja nie sprzedałem Ethereum, to wiecie, mówiłem o tym od dawna, także ja swoich zysków na Ethereum również nie zrealizowałem, dlatego że jest to pozycja long term i nie uzyskałem tych poziomów, które chciałem. Lecimy sobie dalej. Ethereum, jednym z największych blockchainów, proof of stake, jeszcze przed uruchomieniem, także dużo dzieje się na Ethereum, zablokowanych jest teraz ponad 700 tysięcy Ethereum, także bardzo duża pozycja, jeżeli chodzi o stake. Dzisiaj pamiętajcie, że o tym też mówię od dawna, warto mieć pozycję na proof of stake, warto mieć pozycje, które kopiecie. Ja w swoim portfelu mam większość takich projektów, myślę, że wiele osób kopie z nami na Crypto.com, a więc korzysta z Cro. Bardzo dużo ludzi kopało Torchain, a więc Runę, które również przyniosło fajne wzrosty. Kopiemy Netboxa, Trona, także tych pozycji jest naprawdę, naprawdę dużo. Dzisiaj będę odkupował Sanda, a więc utility token należący do ekosystemu Sandbox i również będę wrzucał to na pool, więc jeżeli dzisiaj mi się uda to zrobić, to zrobię Wam filmik, także tutaj jest możliwość właśnie za pomocą Uniswap nadawanie tej płynności, a więc tutaj ważne, żeby również część Waszego portfela pracowała i pasywnie zarabiała. O tym mówimy często, o tym będziemy przypominać, bo to jest jedna również z ważniejszych rzeczy, żeby tego się po prostu nauczyć. Lecimy sobie dalej. Zainteresowanie Ethereum największe od 2018 roku. Oczywiście Ethereum nie jest tutaj wyjątkiem. Pokazywaliśmy ostatnio trendy Google, które rosną dla Bitcoina, dla Ethereum. Dzisiaj tego nie przygotowałem, postaram się przygotować to na jutro, żeby pokazać również te trendy Google właśnie dla Ethera. Natomiast tak jak widać, Ethereum idzie bardzo mocno. Oczywiście czekamy tutaj absolutnie na ATH, czekamy tutaj na konkretne przebicia, także dla mnie absolutnie, absolutnie long term. Także zobaczymy, co tutaj będzie się działo, w którym kierunku pójdzie rynek w najbliższych dniach, bo myślę, że ten piątek i ten weekend, gdzieś tam to może być taki okres spokoju, być może większe trochę spadki, ale myślę, że wraz z nowym tygodniem gdzieś tam będziemy szli bardzo, bardzo mocno do przodu. Lecimy sobie dalej. Binance jednak będzie obsługiwać airdrop Sparka, a więc dla hodlerów XRP, także wszystkie osoby, które tutaj mają XRP na Binance, również swoje Sparki dostaną. Wcześniej chyba z tego, co widzę po tym artykule, bo nie analizowałem tak mocno, dlatego że ja w tym airdropie nie uczestniczę, natomiast informuję Was, bo jest to ważna informacja. Z tego, co widać, to wcześniej Binance w tym nie był, także tutaj, jeżeli macie swoje XRP właśnie na Binance, to również airdrop Sparka dostaniecie. Jedziemy dalej. Litewski Urząd Skarbowy sprzedaje skonfiskowane kryptowaluty o wartości 6,4 miliona euro.
no słuchajcie, tutaj taka informacja, spieniężyli sobie kryptowaluty za euro, zarobili sobie 6 baniek euro, także są zadowoleni. Tutaj, jeżeli chodzi o tą konfiskatę, to nie pamiętam dokładnie z czego to wynikało i w jaki sposób oni to skonfiskowali. Jeżeli pamiętacie, to możecie dać komentarz pod tym filmem. Natomiast, tak jak widać, urzędy skarbowe na świecie dobrze funkcjonują, również potrafią konfiskować właśnie tutaj właśnie kryptowaluty i co najważniejsze, potrafią wychodzić do fiatów, także rynek się rozwija, nie tylko my potrafimy realizować zyski, ale również instytucje i urzędy skarbowe na tym rynku potrafią poruszać się bardzo, bardzo płynnie. Aplikacja Coinbase w top 100 najlepszych w App Store, rekordowe obroty na Binance. Ostatnio pokazywaliśmy właśnie przeglądarkę Brave, a więc aplikację Brave'a, mówiliśmy o ekosystemie Trona, teraz mamy Coinbase, a więc widać, że zarówno w App Store, jak i w Play Store te aplikacje właśnie oparte o blockchaina, te aplikacje, które pozwalają kupować kryptowaluty, mają coraz lepsze miejsca. Absolutnie pokazuje to, że jest coraz większe zainteresowanie właśnie kryptowalutami, że ludzie szukają aplikacji mobilnych, gdzie mogą w sposób bezpieczny kupować i sprzedawać Bitcoin. Także jest to na pewno dobry sygnał. Również jest tutaj wykres przedstawiający właśnie popularność tej aplikacji, także możemy sobie zobaczyć, w jaki sposób to rośnie. Natomiast jeżeli porównamy to na pewno z jakimiś aplikacjami finansowymi opartymi właśnie o fiaty, no to ciągle jest to kołyska, ciągle jest to niski poziom. Mimo że to się fajnie rozwija, to jeszcze tak naprawdę jesteśmy na samym początku. Ten rynek ma wiele do zrobienia, wiele do udowodnienia i tutaj na pewno wolumeny pobrania aplikacji, samo zainteresowanie, sam szczyt tego jest absolutnie przed nami. Lecimy sobie dalej, szybki przegląd, dzisiaj krótki tego, co dzieje się w naszych projektach, a więc projekt Socios, Alexander Dreyfus, dużo dzieje się w projekcie, oczywiście ostatnio dostaliśmy informację, że przygotowujemy się do FTO Season, a więc będziemy mieli tutaj możliwość zakupu właśnie tych właśnie fantokenów, które weszły ostatnio do Socios, a więc tych partners, no i mamy również informację o tym, ile chilis jest zablokowane w Local Roomie, przypominam, Local Room trwa, jest to możliwość zakupienia fantokenów na przyszłe partnerstwa, między innymi Milan, Manchester City i Real Madrid. Być może któryś z tych klubów dołączy, natomiast pewności nie ma, dlatego że Local Room jest to taka opcja, że mrozimy swoje chillis na przyszłe partnerstwa, które niekoniecznie mogą być zrealizowane. Także ja oczywiście tutaj solidnie dokładam, mam dość dobrą pulę, także czekam tutaj na Local Room i mam nadzieję, że przynajmniej jeden wielki klub, jeden gigant dołączy tutaj do chillis i Socios. Jeżeli chodzi o Chilis i Socios, to wiele się dzieje, tak jak widzicie, konferencje, dużo dzieje się również w Turcji, projekt naprawdę żyje, projekt naprawdę działa, kto śledzi, to widzi, że tutaj dużo się dzieje, nie ma tutaj spania. Mamy również wejście tokenu Galatasaray na giełdę zewnętrzną, a więc wyjście poza giełdę Chilis.net i to jest absolutnie moim zdaniem duży krok. Nawet jeżeli nie spowoduje to dużego wzrostu na samym tokenie Chilis, nawet jeżeli nie spowoduje to dużego wzrostu na samym tokenie Galatasaray, to jest to chwila historyczna, dlatego że pierwszy fan token wychodzi na giełdę zewnętrzną. Ja wiem, że wiele osób czeka na Binance'a, wiem, że wiele osób czeka na mocne giełdy, natomiast trzeba nadać bieg, trzeba nadać początek i to jest absolutnie historyczna chwila dla całego projektu, dlatego że fan tokeny wychodzą poza ekosystem i trafiają na giełdę zewnętrzną. Czekamy na inne giełdy, mieliśmy już jakiś czas temu informację, że kilka giełd testuje już fan tokeny, także w Chilis będzie się działo. Dzisiaj również ten dołek, ten spadek na wszystkich altcoinach jest dobrym momentem, żeby dokupić Chilis przed FTO. Wiem, że wiele osób znowu, jak będą ogłoszone duże rzeczy i wszystko pójdzie w górę, będzie kupować, natomiast ja będę uczył Was strategii, kupujemy wtedy, kiedy jest dołek, kupujemy wtedy, kiedy jest spadek, kupujemy wtedy, kiedy jest cisza, kiedy jest spokój i na pewno w tym projekcie jest teraz ta, powiedzmy, cisza, mimo że tak jak widzicie, w kuluarach dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale tak jak mówię, duże partnerstwo, podpisanie umowy z Realem Madryt, czy z Milanem, czy z Manchesterem City, wypuszczenie fan tokenów, na przykład na Binance'a, to wszystko spowoduje potężne zainteresowanie samym projektem, a my wtedy mamy mieć załadowane torby, tak jak mówimy to w naszym żargonie kryptowalutowym. Także tutaj, jeżeli jesteś zainteresowany tym projektem, no to oczywiście jest dobry czas na ładowanie walizek, oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie.
Lecimy sobie dalej, rusza kolejna runda stake na sandboxa, a więc to, co Wam mówiłem, sand jest tani, więc ja sanda będę doładowywał i chciałem tutaj oczywiście też powiedzieć, przygotowuję Wam taki film o też 5 tokenach na rok 2021, które ja gdzieś tam widzę, że będą mega rozwojowe i dla mnie sand jest absolutnie pozycją długoterminową. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sanda, to pamiętajcie, że to jest token użytkowy. Wartość tego tokena tak naprawdę przełoży się i pokaże, co ten projekt jest warty w momencie, kiedy wystartuje gra, w momencie, kiedy ludzie zaczną handlować na platformie, kiedy zaczną kupować i sprzedawać assety. To wszystko spowoduje, że token sam złapie wiatr w żagle i jego wartość będzie można wycenić bardziej realnie. Dzisiaj token sand to jest przede wszystkim coś, co służy do kupowania landów, a więc kupowania działek. Myślę, że zaraz to zostanie ogłoszone. Wiem, że długo czekamy, natomiast dzisiaj wchodziłem sobie na oficjalną grupę Sandboxa i jest tam taka informacja, że soon. Soon, czyli już niedługo, mam nadzieję, że mówię, w ciągu 2 dni zostanie to ogłoszone. Także jeżeli ty dzisiaj chcesz kupić działkę i zrealizowałeś zyski na sandzie, to jest jak najbardziej dobry czas, żeby sanda odkupić i przygotować się. No i jeżeli chcesz tutaj uczestniczyć właśnie w kopaniu, no to również jest możliwość kopania na Uniswapie poprzez nadanie tej płynności. Natomiast pamiętajmy tutaj, że również trzeba mieć do tego Ethereum, a więc kopiemy to na Uniswapie i trzeba mieć taką samą ilość sandów, jak i Ethereum, także to jest dla osób, które posiadają również Ethera. Lecimy sobie dalej. Carbon, a więc projekt, który zrobiłem filmik. Sprawdźcie filmik, projekt moim zdaniem interesujący, natomiast projekt objęty dużym ryzykiem, dlatego że projekt jest mały, projekt jest nowy, nie ma jeszcze tego projektu na CoinMarketCapie, nie ma na CoinGecko, dopiero co wystartowali. Wczoraj był listing na Uniswap, natomiast dzisiaj już odbyło się zgodnie z tak jak zapowiedzieli, palenie tokenów, które nie zostały sprzedane właśnie w fazie pre-sale, a więc tutaj zostało spalonych sporo tokenów, słuchajcie, z 37 miliona, obecnie mamy 21,9 miliona, a więc prawie 30% zostało spalone. Dobra taktyka, sama platforma, bardzo ciekawa moim zdaniem, obejrzyjcie koniecznie ten film, zapoznajcie się z projektem, bo myślę, że warto, będą tutaj narzędzia, które moim zdaniem są innowacyjne i ja dzisiaj takich narzędzi na rynku kryptowalut nie widzę. Natomiast zadanie przed Carbon bardzo trudne. Kilka platform już mieliśmy, które startowało, które próbowało budować właśnie w oparciu o blockchaina różne platformy społecznościowe i one zazwyczaj nie odnosiły dużego sukcesu. Owszem, mieliśmy kilka projektów, które gdzieś tam zaczęły raczkować, gdzieś tam próbowały coś robić, natomiast nie wystartowało to na takim poziomie, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli, dlatego zadanie jest trudne, natomiast te rzeczy, które oni chcą dać użytkownikom, a więc możliwość tej prywatności, możliwość wybierania, czy wasze posty będą zdecentralizowane czy zdecentralizowane. To wszystko jest innowacyjne. Trzymanie waszych haseł na blockchainie, gdzie tylko wy macie dostęp, gdzie żeby to sprawdzić i odczytać, musicie połączyć się z MetaMaskiem i podpisać. A więc słuchajcie, naprawdę potężne zabezpieczenia oparte na platformie społecznościowej. Także, tak jak mówię, to jest gem, to jest projekt mały, to jest projekt objęty ryzykiem, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Ja tutaj też nie ładowałem się mocno za 0,5 etera, tak jak wam mówiłem. Wczoraj natomiast dokupiłem dlatego, że obecnie cena jest poniżej tego, co mieliśmy w tej rundzie prywatnej. Lecimy sobie dalej. Kolejny projekt NFT, który wam chciałem pokazać, kolejna gra, coraz częściej mówimy o NFT, tak jak wiecie, dla mnie to jest bardzo ważny rynek, a więc projekt AMKYERX. To jest, słuchajcie, gra, tak jak widzicie, gra dość prosta. Jak ktoś grał na Pegasusie, czy powiedzmy miał tego plejaka, jak pamiętacie Street Fighter na przykład, taką grę, to jest właśnie zrobione w podobny sposób, a więc taki pikselowy Mortal Kombat, ten pierwszy również na Pegasusa, tak wyglądał. Także tutaj będzie gra oparta o NFT. Nie ma jeszcze listingu, nie można jeszcze kupić tokenów. Jest od razu informacja na samej górze, że ostrzegają, że nie są jeszcze wylistowani na Uniswap i te wszystkie listingi, jeżeli znajdziecie taki token na Uniswapie, to są skamy, jeszcze raz skamy. Zawsze, jeżeli chcecie kupić coś na Uniswapie, jeżeli jakiś projekt wchodzi, to przede wszystkim wchodzicie na stronę projektu, na oficjalne social media i tam szukacie linku, czy coś jest wylistowane i gdzie jest wylistowane, bo jeżeli projekt jest nowy i szczególnie jeżeli tego projektu nie ma na CoinGecko, na CoinMarketCap i nie można tego sprawdzić, to wiele osób się nabiera, dlatego trzeba zawsze sprawdzać to na oficjalnych stronach. Natomiast projekt jest mega ciekawy, projekt łapie wiatr w żagle w samej Azji,
projekt jest bardzo mocno opisany na Medium. Ja link wrzucę oczywiście na nasze grupy, także tutaj można sobie poczytać. Natomiast to, co dzisiaj już można powiedzieć, to że tutaj te postacie, te tokeny MFT będzie można wydobywać właśnie przez nadawanie płynności. To jest pierwsza rzecz. I druga bardzo ważna rzecz to są partnerstwa. Już zjeżdżam na dół, wam to pokazuję. Naprawdę giganci, słuchajcie, projekt, który może być niesamowity. Goldman Sachs, Sony, Walt Disney, Sega, Konami, myślę, że każdy zna, to są Mercedes. Także słuchajcie, tutaj naprawdę widać, że gdzieś tam ten projekt bardzo mocno idzie. Ja taki mocny research tego projektu postaram zrobić się w weekend i po weekendzie postaram się zrobić wam o tym krótki film, wrzucić to na YouTube'a. Natomiast dzisiaj informuję, że jest to kolejny projekt z rynku MFT, kolejny projekt z gier opartych o blockchaina, który jest w kręgu mojego zainteresowania i jest to kolejny projekt, który poszerza, który wrzucam do tego worka tokenów MFT. Na razie mocniej inwestuję tylko i wyłącznie w Sandboxa. Mam również trochę Delta Time F1, a więc tej formuły pierwszej, natomiast jest jeszcze kilka projektów tych, których pokazywałem wam ostatnio, a więc ta Arkona i wczoraj mieliśmy ten projekt, ten Crypto City, a więc te miasto 3D takie. Dzisiaj jest trzeci projekt i z tych trzech projektów wybiorę jeden, który dorzucę tutaj do swojego koszyka. Też pamiętajcie, że tych projektów będzie coraz więcej gier opartych o blockchaina, natomiast warto mieć coś z NFT w swoim portfelu, tak jak warto mieć stablecoina, tak jak warto mieć token giełdowy, warto również mieć NFT, natomiast trzeba tutaj wybrać skrupulatnie, żeby gdzieś tam też w tym rynku się nie zagrzebać, bo tu jest dokładnie tak jak w przypadku każdego innego rynku, a więc nie każdy projekt odpali, nie każdy projekt złapie grywalność i nie każdy projekt złapie na wartości. A więc tu będziemy przyglądać się bardzo mocno, skrupulatnie. Projekt, który ja będę dzisiaj dokupował, jest to projekt XDAI, a więc Stake. Jest to projekt, który ja przegapiłem wtedy, kiedy był tani. Mamy bardzo fajną dzisiaj informację o współpracy z Ramp Network. Ramp Network, przypominam, jest to projekt polski. Jest to projekt polski, dzięki któremu na stronie możecie szybko kupować kryptowaluty. Ja już parę razy korzystałem, kupowałem sobie tutaj Ethereum, także wszystko bardzo fajnie działa, projekt się rozwija. Cieszy mnie to, że polskie projekty idą w takim kierunku. Jeżeli nie znacie Ramp Network, dodajcie sobie na Twitterze do obserwowanych, bo niewiele dzisiaj jest polskich projektów, które na świecie odnoszą jakiś sukces, a na pewno Ramp Network jest takim projektem, który jest gdzieś tam coraz bardziej znany. Jeżeli chodzi o XDAI, to tak jak mówię, ja się nie załadowałem, natomiast projekt łapie wiatr w żagle. Widać, że na YouTubie również duzi gracze, duzi YouTuberzy robią tutaj robotę, jeżeli chodzi o ten projekt. Jest coraz więcej filmów. Na Reddicie bardzo mocno shillowamy, dużo postów, także dzieje się tutaj w tym projekcie dużo. Jeżeli chodzi o cenę, no to mamy czerwono, a na XDAI nie mamy aż tak czerwono, więc ja będę tutaj się bardzo mocno przyglądał. Jeżeli popatrzymy sobie na wykres, weźmy sobie ten wykres 90-dniowy, no to tutaj wcale nie jest tak nisko, ten XDAI nie ma takich dużych wahań. Co prawda mieliśmy tutaj $14, gdzieś tam dołek mieliśmy $8, potem mieliśmy znowu pójście na 14 i teraz mamy cenę $10. Więc myślę, że to jest cena, że ja gdzieś tam w okolicach tych $10 będę starał się tutaj wejść. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, na koniec crypto.com mamy tutaj listing ONT, a więc mamy ONT na aplikacji, można wpłacać, można wypłacać, mamy również na giełdzie. Czekamy na ogłoszenie kolejnego syndicate, bo zakończył się, przypominam, syndicate na REN, on jest przeliczany, czyli za około tydzień dowiemy się, ile dokładnie zarobimy na tym syndicate. Jeżeli nie ma was w crypto.com, jeżeli nie ma was na giełdzie crypto.com, zapraszam serdecznie, cały czas daję dobrze zarabiać. No i myślę, że właśnie następny syndykat to może być ONT, natomiast oficjalnej informacji jeszcze nie ma. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dzisiaj zostawiam was z taką myślą, do jutra oczywiście, bo jeszcze jutro się widzimy, żebyście określili swoje poziomy. To jest naprawdę dobry czas, żeby wziąć notes, żeby usiąść sobie, zaplanować pewne rzeczy. Jeszcze raz cieszę się, że korzystacie z tego, co staram się wam przekazać. Być może nie zawsze w sposób płynny, ale widać po naszych grupach, że coraz więcej osób wychodzi do stablecoinów, widać, że coraz więcej osób uczy się realizować swoje zyski. Pamiętajcie, trzeba mieć swoją strategię. Tak jak mówię, to jest wojna, na której każdy prowadzi własną bitwę, także nie patrz gdzieś tam na górki, nie patrz na dołki, zrób swoje poziomy. Są projekty, gdzie trzeba zrobić sobie 30%, są takie, że trzeba zrobić sobie 100% czy 80%. To nie jest ważne, ważne, żebyś ty miał swoją strategię. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj widzimy się standardowo na YouTubie o godzinie 18.
19 albo 20. Zostaw subskrypcję, daj łapkę w górę, daj dzwoneczek, wtedy będziesz dostawał powiadomienia. Pomagajcie mi, wspierajcie, także kanał będzie się rozwijał. Do usłyszenia na grupach. Zapraszam na grupę Edukacja i przypominam jeszcze o konkursie, który jest na Edukacji. Mamy dla Was suplementy diety, mamy książki, mamy Kro od Crypto.com, mamy Ledgera, także tych nagród jest sporo. Dzięki za uwagę i słyszymy się już jutro. Hej!